Siema! Dzisiaj jedziemy na kolejny jarmark, tylko tym razem nie w Polsce. Jedziemy na kebaba. Przy okazji też. Głównie na kebaba. Dla mnie to jest wyjazd po kebaba w Berlinie. Ej, już zdradziłem, gdzie jedziemy. A. Nie, no dobra, mówimy, jedziemy do Berlina, widzowie. Ja jadę na jarmark, Paweł jedzie na kebaba. W sensie przy okazji on też pójdzie na jarmark, a ja też zjem kebaba, ale jakby mamy różne cele. Tam. Dokładnie tak. Byłem w Berlinie, jadłem kebaba w restauracji, która ma 4,9. 15 tysięcy opinii i po prostu ten kebab jest nie do opisania. To jest takie, to nie jest jedzenie, to jest artyzm. Ten kebab to jest po prostu Zobaczymy później, czy ja też tak będę uważać. Jedzie z nami specjalista kebabów, nasz operator, montażysta Sebek. Paweł jak wrócił, powiedział, że musi wziąć ze sobą Sebka, bo Sebek musi posmakować tego kebaba. Więc idziemy w trójkę na wyjazd właśnie do Berlina. Idź płacić, bo to twoja wycieczka. Idę płacić, więc ja idę płacić, a wy zejdźcie na dół, zasubskrybować kanał, zostawcie łapeczkę w górę i jedziemy do Berlina. Tradycyjnie śniadanie z maczka musi wjechać. Dzisiaj giga niezdrowo. Maczek, kebab, jarmark. I to nie jedyny maczek, który zjemy. Dzisiaj będzie dużo jedzonka, widzowie. Bo trzeba bardzo dużo rzeczy przetestować. Mega głodna jestem, widzowie, miałam drzemkę. A ja mam tak, że po drzemce jestem mega głodna. Pocieszę cię, zostało 7 minut do celu. Do kebabika. Jestem ciekawa, Paweł tak przeżywał tego kebaba, że ja po prostu już chciałabym go zjeść i zobaczyć, czy rzeczywiście jest tak dobry, jak ty go przeżywałeś. Ale jak się zawiodę, to będę tak zła na ciebie. No masz teraz wysokie oczekiwania względem niego. Dla mnie to było po prostu tak nieprawdopodobne doświadczenie. Tutaj po prostu jesz tego kebaba i to jest dla ciebie taki szok smakowy, że ty nie wiesz, jak to skomentować. Dla mnie jest to nie do opisania. Dojechaliśmy i przejeżdżaliśmy obok i nie było kolejki. To jest tam dosłownie. Tak, więc bardzo fajnie zjemy prawie, że od razu, nie będziemy musieli długo czekać. No. Idziemy na kebaba. Rajam Gemus Kebab. 4,9, 15 tysięcy opinii ponad. Paweł powiedział, że jest dobry, zobaczymy. Pachnie jak z Kebab Kingu w Polsce. Tak, pachnie jak Kebab Kingu, to fakt. Płaciliśmy 25 euro za 3 kebaby i jedną porcję frytek. Uważam, że giga spoko cena. Jeżeli porównujesz do polskich, tak, ale właśnie rozmawiałam o tym przed chwilą z Sebastianem, że... Sebastianem w ogóle... Poważnie zabrzmiało. Z Sebkiem gadałam, że nie wiemy, jakie są ceny kebabów w okolicy. Tu może na przykład kosztować drogo, a obok może być tanio, nie? W sensie taniej. No tak. Pachnie po prostu jak w kebabie. Nie ma czegoś takiego, że przychodzi się, jest taki... piękny zapach albo zły zapach. Ale ty jesteś zajarany. No ja pamiętam tego kebaba, już tego zjeść. Właśnie pytanie, czy byłeś tak głodny, tak zmęczony, że tak smakowo, czy rzeczywiście będzie taki dobry? Się okaże, bo teraz nie jestem jakiś ultra głodny, nie? A ja jestem. No dobra, czekamy. Zobaczymy. Na kebabki. Chcę kupić kolę. I pan się mnie zapytał, jaki ma numer zamówienia, bo mnie widział jakby prędzej. Ja mówię, że 75, a on mówi, to weź sobie kolę. Ja mówię, ja chcę zapłacić. No mówię, nie będziesz mi płacił za tą kolę, przestań. I dał mi kolę. Być może. No ja ostatnio jak tu byłem, nie wchodziłem z kamerą. Ja się staram generalnie wchodzić w takie miejsce z kamerą, żeby rzetelnie je ocenić, nie? Ale no zobaczymy. Ale lizaczki też dostałeś, ostatnio też dostałeś, nie? Tak, ostatnio też dostałem lizaczka, no. Spoko. Miło bardzo. Mamy. Mamy to. Chodźmy jeść. Dzień dobry. To ja jeszcze najpierw frytki zjeść. Ej, jestem ciekaw w sumie frytek tutaj. Ale dostaliśmy keczup i majo w środku. To są przyprawione. Z papryką ostrą. Fajne. Paweł. Tu wszystko będzie mówił, że jest fajne. Dobra, nie mam czasu, jem. I co? Jak patrzą na mnie, czuję presję. Nie co? No jest zajebisty, jedzcie! Okay. Co się śmiejecie? Ja mówię, czy ty mówisz? Zacznij. Kebab, jak kebab. Wgryźcie się w dalej. Ta cytrynka, ta mięta, te ziemniaczki, to sosiwo, to mięsko. Nie, no dobre jest, ale daj jeszcze chwilę, to jeszcze, wiesz. Poczekajcie, ja chcę zobaczyć minę Pawła, jak powiedziałam, kebab jak kebab. Kebab jak kebab. No przecież to jest niebo w gębie. Ja to już zjadłeś. On jest pyszny. Dobra, może źle stwierdziłam, to nie jest kebab jak kebab. Jest to dobry kebab, ale czy bym specjalnie na niego pojechała do Berlina? Nie.
jest bardzo dobry. No, można powiedzieć, że najlepszym kebabem, jaki jadłam, ale spodziewałam się czegoś takiego lepszego, no nie wiem. A ty, Sebek? Nie, no jest bardzo dobry. Jest pełny przede wszystkim, tak w każdym kęsie niczego nie brakuje. Tak. Zawsze złapiesz tego ziemniaka albo czegoś, ale czy też bym specjalnie jechał do Berlina po kebaba? Może nie. Nie tak bardzo, jakbym na przykład do Włoszech jechał, leciał po pizzę, nie? Albo na przykład do Paryża po croissanta bym poleciała. Tak, bym leciał do Berlina. Nie, no to jest porąbana mieszanka smaków. No. Ale ta mięta, ta cytrynka, no nie robi wam tu takiego... Oh. Czego? No, oh. Jest bardzo dobry, no i tyle. Nie, no, dla mnie to jest kebab nie z tej ziemi, nie? Nastawiłam się na coś lepszego. Czego wy się spodziewaliście po kebabie? Spodziewałam się, że jak go zjem, to ze mną będą fajerwerki. A nie ma? Nie. Tylko karetka jechała. Ile na 10? Jak tak przeanalizowałem, to faktycznie wtedy był trochę lepszy. Był bardziej taki soczysty w środku, te sosiła bardziej wypływały i tak dalej. Aczkolwiek i tak dam mu 9,5 na 10. Zostawię tą lukę na jakiegoś kebaba, którego będę jeszcze jadł, nie wiem, może w Turcji, może w Polsce. Cholera wie, musimy potestować najlepsze kebaby. To jest ewidentnie najlepszy kebab w Berlinie. Okay. A zobaczymy, jak w innych regionach Europy. Sebek? No, ja tak samo jak Paweł dam 9,5 na 10, dlatego że tą połówkę jeszcze zostawię, może coś jeszcze mnie w życiu zaskoczy, a szczerze mówiąc był to jeden z lepszych kebabów, jaki jadłem w życiu. Pani ocena? Jestem krytyczna. U was było tak, że rzeczywiście było wszystko ładnie, równo poukładane, wszędzie były jakby, wszędzie wszystko było, a u mnie nie było tak. W sensie u mnie było tak, że były momenty, gdzie było tylko mięso, albo gdzie były tylko warzywa, więc ja dam 9. Ale i tak był bardzo dobry. Ale i tak był bardzo dobry, tak, najlepsze kebaby, jakie po prostu jadłam, nie? Dobra, to teraz lecimy na jarmark. Przyjechaliśmy do galerii, bo stwierdziliśmy, że jest jeszcze za jasno, żeby pojechać na jarmark. Ja bo... muszę się wystrać. Tak, tu też. Ale stwierdziliśmy, że jest po prostu jeszcze za jasno, żeby pójść na jarmark. Chcemy, żeby było tak ciemno, żeby było klimatycznie, żeby było widać światełka wszystkie. Więc teraz przyjechaliśmy do Mall of Berlin, tak? Coś takiego. No to jest taka największa galeria w Berlinie chyba. Tak słyszałem przynajmniej gdzieś. Więc jesteśmy tutaj i sobie pochodzimy, zobaczymy, co tutaj są za sklepy i poczekamy, aż się troszkę ściemni, żeby pojechać na jarmark. Ale patrzcie to jest, jak to jest oświetlone już tu na wejściu, no. Jak on to robi robotę, niesamowicie oni są tutaj ze świętami. Dobra. Mikołaj! No jest Mikołaj. Ha, ale meka. Zajebiste, fajne. Chodźcie tu widzowie, tu jest zjeżdżania z drugiego piętra na dół. Ja się wystaram, to zjedziemy tym. Ty zjedziesz, się nie zjadę. Nie zjedziesz? Nie, ja się boję, za szybko no to będzie. To jest, chociaż to jest wąskie, to nie jest, się to zmieszczę. Zmieścisz się, ale to jest takie strome, ja się boję. Ja zjadę. Dobra, to zjedziesz. Idziemy dalej. Paweł i Paweł mówi, Ola, znalazłem coś, co muszę kupić. Ostatnio na swoim odcinku Kupuję Ci Wszystko, kupowaliśmy Julkowi buty. I są to takie same buty dla dorosłych. 1:1. Ile by się tak jarał, jakbym te buty miał. Co myślisz, żeby kupić? No kupmy. Będziemy wtedy ten, jak bracia. Chodźmy. Dobra, chodźmy. Ej, są trochę inne, ale są jakby podobne. Czemu inne? To jest ten sam kolor. Julek miał czarne dodatki, ale są ładne. Są giga ładne też, wiesz, swoją drogą. I 120 euro to jest 517 zł. U nas Forsy jedynki chyba są droższe. Julka kosztowały 500. Tak, no. Są tańsze tutaj. To wiesz. Spoko, biorę. Mamy to. To co, zjeżdżalnia i jarmark. Na jarmark? No już cię ciemno zaraz robi. No dobra, to zjeżdżalnia. Paweł już tam u góry nam macha. No ogólnie widzowie, to są mega strome. To są dwa piętra. I to takie dwa wysokie piętra. Słuchać krzyk... To nie Paweł. Myślałam, że też Paweł będzie jechał, jakiś chłopczyk. Ja pierdzielę widzowie, tu jest fest wysoko. Ale dzieciaki zjeżdżają, to czemu ja miałbym nie zjechać, nie? O, jak to zasuwa! Jak to zapier... O, słychać Pawła. Słychać jak gada. Nie słyszysz? A to było szybkie! Jak? O, fajne! Jak spojrzałem z góry na dół, to się zestresowałem. No, bo są dwa piętra, nie? No, ale fajne, fajne. No, możemy jechać na jarmark. Jedziemy na jarmark. Dojechaliśmy na miejsce. Tak, piękne dźwigi są w tle. Tak. To pierwsze, co mi się rzuciło w oczy. Dojechaliśmy na jarmark na Alexanderplatz. W Berlinie ogólnie, tak jak czytałam, jest ponad 80 jarmarków. I ten, tak jak mi wyskakiwało, jest najpopularniejszy, więc na niego przyjechaliśmy. No nie będziemy po wszystkich jeździć, no musimy jeszcze dzisiaj wrócić do domu i normalnej godzinie i spać, tak, nie? Tak, i stwierdziliśmy, że wybierzemy właśnie jeden taki najpopularniejszy, żeby zobaczyć, jak to w ogóle tutaj wygląda. Ogólnie, tak jak patrzałam gdzieś po TikToku i tak dalej, to na przykład są jarmarki takie typowo światełkowe, jakieś takie, no przeróżne są te jarmarki, tak, nie? No,
ten jest chyba taki ogólny bardziej. Tak. Ej, ale są normalnie kiełby i tak dalej. Tak, ej, to jest tak w Polsce jarmark. Trochę tak, tak się trochę czujesz. Jest tutaj jakaś karuzela z Disneya. Ej, totalnie nieświąteczna, słabo. Ej, patrz tutaj. Obwarzanki jakieś czy coś takiego. To ciasto. Ciasto! Bierzemy ciacho. Ja biorę duplo. Bueno? Bueno duplo. I duplo, no. The duplo and bueno, please. Bueno nie ma. Oreo den. Chciałam złożyć reklamację. To nie jest Oreo, tylko to jest Neo z Lidla. Serio? No, zobacz, Neo. Bo tańsze. No ja nie wiem, czy mam duplo, tak szczerze. 23 zł, coś takiego. Dobre jest. To jest taki sernik jakby w środku, ale jednocześnie w takiej polewie jest jakby lodowej. To nie jest polewa lodowa, to jest polewa normalnie czekoladowa, tylko że ona jest tak zimno, że ona jest zamarznięta. Ej, szczerze? Myślałam, że ten jarmark będzie wyglądał inaczej trochę. Chyba nie wybraliśmy najładniejszego jarmarka. Duplo nie jest w środku czekoladowe? To nie jest duplo. Ale duplo jest w środku przecież z wafelkami. No właśnie, a to jest z kokosem. Nie no, dobre, tylko szkoda, że mają dupla napisane, a nie mają duplo i mają napisane Oreo, a mają jakieś Neo. Ale to Neo jest dobre z Lidla. Ale same ciasto git. Tak, no. Mega dobra. Idziemy dalej. Ogólnie? To jest ogólnie słaby ten jarmark. Nie żebyśmy narzekali czy coś, ale wiecie, kilka budek. Tu policja. Tu lodowisko jest. Dźwigi i to tyle. No, ej, tak szczerze, jak patrzyłam na TikToku, jakby ładniejsze były te jarmarki, a ten po prostu wpisałam w Google, bo nie wiedziałam, jaki wybrać i ten pokazał się jako taki popularniejszy. Dobra, zróbmy research na TikToku, bo TikTok jest super pod taki tak. research i pojedźmy na inny. Nie, po to przyjechaliśmy do Berlina. Widzowie, jednak zrobiliśmy dobry research. To jest jednak dobry jarmark. Tylko po prostu byliśmy na samym wejściu i zrezygnowaliśmy, a przeszliśmy się dalej i się okazało, że on jest ogromny. Tak. Jest tu dużo rzeczy i jest taki tam mega klimatyczny. Tam za zakrętem, no. Jest giga fajnie, tu już nawet wiesz, że jest giga ładnie. I to jest lekcja na dzisiejszy odcinek, nie można się poddawać od razu. Tak jest. No. Naleśniki z Nutellą. Wybraliśmy słodkie, Ola. Jak chcesz, no jarmark jest raz do roku, można szaleć. No dobra, to się naleśnika z Nutellą. Idziemy na 3 osoby. Tak, na 2 będzie zdjęcie, bo ja nie chcę. Na jedną, bo sobie też będzie zdjęcie. No to ja nie chcę już, no. Tak to jest, że mi się wybrać na jarmark. Ale budka wygląda ładnie, to trzeba przyznać. Chcesz te naleśniki, Ola? Zjem z tobą trochę. Zjesz ze mną trochę? No dobra. Wezmę jej te naleśniki. Śmieszne ciasto, takie nietypowe. Smakuje trochę jak ciasto francuskie. Trochę tak, no inne. Takie ciasto francuskie połączone z naleśnikiem, ej ciekawe. Uczyłeś się kiedyś niemieckiego? Uczyłeś się w szkole? Wiecie, że ja w ogóle nie znam nic po niemiecku, bo ja ani w Polsce, ani w Anglii, jak się uczyłam, nie uczyłam się w ogóle niemieckiego. Ich liebe dich. Wiem, kocham cię, no jakby tylko to znam. Nie no, ja tam 3x3 ogarniam, tak 3x3. Idziemy dalej. Co jest? Champignons. To jest takie ciasto, w którym masz frytki, ziemniaki, mięso. Wow. Pieczory, jakieś warzywa. Gdybym nie był po pysznym kebabie, to bym posmakował. Nigdy czegoś takiego nie widziałam. Ej, ale niemiecka kuchnia jest w miarę podobna do polskiej. Tu mamy na przykład golonkę normalnie. Ale nie ma pierogów. No nie ma, to fakt. To pierogi są typowo polskie. Ola, no? Spójrz w prawo. Dunkin' Donuts! Pierd***, to idę po włączka. Widziałem, że tak chodzi. Ona serio idzie, zobaczcie. Chodź. Chodźmy. Idziemy po donata, jednego chociaż, dobra? Dzisiaj zaczęły mi się te dni. Ja po prostu mogłabym zjeść wszystko, co jest słodkie i w ogóle wszystko mogłabym zjeść, więc dzisiaj jest dzień jedzeniowy. Chodźmy. Jej! Ogólnie już któryś raz jemy donaty z Dunkin' Donuts nie w Stanach i są zupełnie inne i w dotyku i w jakby wyglądzie. To nie jest Dunkin' Donuts. Generalnie w tym widziałem, że przy tej wielkiej wieży podobno jest dalej duży jarmark, ale od tej strony nic nie ma. Może od drugiej? Może od drugiej, przyjdziemy się od drugiej zobaczyć. On jest słomny taki. Ja nie chcę nawet smakować. A to dobre, już prawie sobie zjadłem. To daj mi to. Niezadowolona z Dunkina. Patrz to! I to jest ta ładna część jarmarku, którą widziałem na TikToku. Tak, już myślałam, że TikTok kłamie pierwszy raz. Tam na środku jest takie piękne, okrągłe lodowisko. Ej, idziemy na to koło, proszę, chodźmy na koło. No ono jest niskie, może można kartą płacić. Ej, no tu jest pięknie, to jest jarmark. No tu jest ładnie. Co on zobaczył, co on zobaczył? Nie? W domu, w garażu zrobimy. Nie? Bo ja wtedy nie będę mógł stawać. Chociaż w sumie niedługo ja też nie będę mógł stawać. No, taki mały leak. Idźmy dalej.
resztę, no to pójść kebab by był zwrócony od razu. Ej, ale piękne rzeczy są. No są takie rzeczy, które kurde kupisz, ale z drugiej strony szkoda ci będzie je użyć. Patrz, nie? Co możesz kupić mamie. Żabkę. Twoja mama kocha żabki. Bo tu się coś wkłada. To. Tak? Ale co to jest, różdżka? No nie. Wingardium Leviosa? What's that? Oh, it's talking! Okej, okay, nice! Wow. Bierzemy to? Ta, nie? Jest ładna w ogóle. Can I take this one? Ej, jakie piękne to są rzeczy. Bardzo ładne rzeczy są. Thank you, you too, thanks. Ej, ale zarąbiste. To jest najładniejsze lodowisko, jakie widziałem. Śliczne jest. Szkoda, że nie lubisz jeździć na łyżwach. No i tu jest dużo osób, ja bym się potykał i no. Każdy by mi palce przejeżdżał. Ale w ogóle to światło z tego koła daje no, vibe. Mega fajne. Szczerze, najładniejszy jarłak, na jakim byłam. No, bardzo fajne. Ale to koło zapierdziela. Ja się zestram na tym kole. No bez przesady, nie boimy się takich rzeczy. To koło jest zamknięte już. Nie, jest otwarte, rusza się, idziemy na to. No się nie bądź pipa. Dobra, zamknę oczy. No, idziemy. Czy to jedzie szybko? No jedzie. Chcemy na to iść? No nie poddawajmy się już, no co już powiedzieliśmy. Ale to zapierdziela, Paweł. Powiedzieliśmy, to chodźmy. Dobra, ja się jednak... No jedzie bardzo szybko. Ty ten tak suniesz dookoła. Ale nie było źle cenowo, tak szczerze, 21 euro za trzy osoby. To jest jakieś 90 zł. No to nie jest aż tak źle. No, 3 dychy za osobę to serio jest git. O. Nie, spoko, że to jest zamknięte. Ja się boję, bo to się majta. To się strasznie buja. Przestań, Paweł, przestań, bo nie będziemy razem. O, to tym bardziej. Dlaczego my się zatrzymujemy? Ja chcę już jechać. Nie, my się bujamy, to jest tragiczne ogólnie. Nie, to jest, ja nie chcę. My, to będziemy jeszcze 10 minut krążyć w kółko. To co, wystawy? Nie próbuj nawet! Bo wrócisz stąd na pieszo! Nienawidzę cię za to. Ty, Paweł, ale zobacz, piękny. Nie patrzę, nie ma. Nie ma opcji, nie patrzę. Ja nie wiem, czemu ty się zgodziłeś, żeby na to pójść. Ja pierdolę, jak to buja. Ej, podoba mi się. Ja mam po prostu strach, że takie coś się po prostu rozkręci. Przestań! Idziemy dalej. Trzyma na dwóch pewnie trytytkach. Przynajmniej nie stoi na cegłach, jak te wszystkie kolejki w Polsce na festynach. Nie patrzyłaś. Nienawidzę wysokości. Po co to tak wysoko? Podejrzewam, że są trzy kółka i zaraz będziemy już zjeżdżać w dół. Ej, ale tak szczerze? Fajnie, bardzo fajne. Bardzo ładnie i bardzo mi się to podoba. Jak na weselu, co wypiję tego drinka za dużo. Śmiejcie się, śmiejcie. Kilka pytań, ale nie będę może ich zadawał. Nie, nie zadawaj. Nie zadawaj pytań. Tak jest to do dupy przykręcone moim zdaniem. Paweł, chyba serio się jest źle poczuł po tym przejeździe, bo chce szybko stąd jechać. Coś jak on wybiega stąd. Byłem tam. Nie lubię wysokości. Ej, przez ten twój stres nawet nie zrobiliśmy sobie zdjęcia u góry. Mogę ci na green screen na skleić. Sikora? Chcesz zegar? Zobacz, tu możesz sikora kupić. No jest napisane sikora. Aha, to nie było śmieszne, Paweł. Według mnie było trochę zabawne. Ogólna ocena jarmarku? 10 na 10. 10 na 10. Najładniejszy jarmark, na jakim byłam, tak szczerze mówiąc. 9 na 10, sorry, bo mają chybotające się koło. Ale mają koło. No, ale ono jest ładne, to fajne. No nie, no jakby jarmark naprawdę bardzo ładny i nie dziwię się, że jest to jeden z najpiękniejszych jarmarków w Europie. I szczerze, na wszystkim co kupiliśmy nie czuję się totalnie oszukany. Giga dobre ceny. Jak patrzyłem na ceny jedzenia i tak dalej, są tańsze niż w Polsce. No, w Polsce jest naprawdę bardzo drogo na jarmarkach. Czuję się usatysfakcjonowany, że tu przyjechaliśmy. Ja tak samo. Bo do Wrocławia, jak pojechaliśmy, nie czułam tego, byłam zawiedziona. A tutaj naprawdę i kebab dobry, i jarmark zarąbisty. Zobaczymy, czy maczek też będzie dobry, bo zaraz wybieramy się do maczka, widzowie. Ogólnie przyjechaliśmy do Maka, bo chcieliśmy kupić herbatę zimową. Herbaty zimowej nie ma. Więc wziąłam wszystkie inne rzeczy, które mi się spodobały. Ja jestem ciekaw tego, co to jest Big Rosti? Big Rosti? To zobacz, co to jest. Patrzcie, widzowie, to. Ha! To jest drwal! To jest drwal. Ale jakiś taki podróbkowaty drwal. Ten ser jest jakiś taki inny. W środku brakuje sałaty i sos chyba jest podobny. Ej, to nie jest ser, to jest placek ziemniaczony. To jest placek ziemniaczony. Ale niedobry przez ten placek. To zupełnie inny sos też jest. Najgorsze, ale drwal jest dużo lepsze. Teraz widzowie, mamy trzy pizza taszeny. Patrzcie to. Pierog! To jest normalnie z mozzarellą i sosem pomidorowym.
Ale dobre. Ale chcę takie coś w Polsce. Ale weźmiemy sobie na drogę do chrupania jeszcze. Zarąbista. Ten pieróg to jest takie jakby ciasto pizzowe. Ale bardzo dobre. Posmakuj. To są żebelka. Makrip jest naprawdę ciekawy. Ale jest w sensie barbecue? Fajny burger. Nie ma smaki, ale ciekawy jest. To jest naprawdę dobry. A ja jeszcze tutaj mam coś takiego. To jest, widzowie, cookies and cream. To jest ciasteczko, które jest czekoladowe, a w środku ma ciasteczkowy krem. Wygląda jak sos śmietanowy. Fajne jest, bo nie jest słodkie jakoś mocno. A jest dobre. Jest takie fajne, delikatne. Czemu takiego nie ma w Polsce? Te pizzo pierogi, najlepsza rzecz. Fajne, ciekawe McDonald's. Pierwszy raz widzę pierogi pizzowe w McDonaldzie. I współpraca z Monopoly też pierwszy nie, raz widzę. Nie, ja widziałam już kilka razy. Ja pierwszy raz. Dobra, co, zajadamy i jedziemy. Jedziemy do domku. Jesteśmy już w domku, to był mega intensywny dzień, więc ja będę leciała od razu spać, bo jutro rano trzeba wstać, żeby nagrywać kolejnego vlogmasa dla was. Mam nadzieję, że taki film wam się podobał. Dla mnie był to super dzień, bo spędziliśmy go naprawdę fajnie, więc subskrybujcie kanał, zostawcie łapeczkę w górę i widzimy się jutro o 16:30. Pa, pa!